Siemano, 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 Zakolników TV, otwieram bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach, a dzisiaj sobie pogadamy o dosyć takim klasycznym temacie, czyli pojedynek pomiędzy Karoldem a Duncanem. O tak, konflikt, który był mocno zażarty w pierwszym sezonie, jeszcze bardziej brutalny był w drugim sezonie i potem, wiadomo, raptownie wygasł. Więc tak, najpierw porównamy sobie obu panów, a potem przejdziemy do jakby ich rywalizacji, ewentualnie wygranej jednego lub drugiego, więc tak. Na początek przyjrzymy się Karoldowi. Karold jest oczywiście osobą, która jest mocno inteligentna, nigdy nie miał zbytnio dużo przyjaciół w programie, był taką bardziej osobą, która chciała się wykazać pod względem swoich talentów, swoich umiejętności. Raz mu to wychodziło, raz mu to nie wychodziło. I też walczył o względy Leszauny, która no miała troszeczkę to tak powiedzmy gdzieś bardziej go traktowała jako takiego, wiecie, przyjaciela, kumpla i w sumie to tyle. Ale też niestety podpadł Duncanowi przez swoje, można powiedzieć, troszeczkę takie mocno mądre podejście i przez to, że Harold wyautował Courtney z programu i potem zaczęło się znęcanie się nad Haroldem przez Duncana, które było dosyć brutalne, typu zabieranie bielizny, zostawienie go na środku jeziora nagiego i inne tego typu rzeczy. No, można powiedzieć mnożyć i mnożyć przykłady, albo nie wiem, gacie w kanapce. Oj, było tego bardzo dużo i powiem wam, że naprawdę pod tym względem była istna masakra, ale czy to jest akurat całkiem fajny motyw z tym, powiedzmy, rywalizacją taką, że oni pomiędzy sobą aż tak ostro grają, szczerze, poniekąd fajne, ale patrząc na to, jak Harold sobie troszeczkę cierpiał, to było takie troszeczkę moim zdaniem przesadzone, no już Duncan trochę przesadzał, ale patrząc na to, jak sobie Harold radził w pierwszym sezonie, no radził sobie w wyzwaniach całkiem okej, okay. nie można było na nic jakoś mocno narzeka, że był jakiś, nie wiem, słabym zawodnikiem. Wiadomo, były zadania, których sobie nie radził. Ale też były takie mocne, można powiedzieć, fajne elementy z nim, jak na przykład z Leszano, gdzie on walczy od względy jej, tak go tak troszeczkę miała gdzieś, z drugiej strony jej zależało na nim. Powiem wam, całkiem ciekawe wątki były z Haroldem i potem jak się okazało, że jeden z listów miłosnych, który miał być albo do Gwen, albo do Bridget, okazał się listem miłosnym do Leszauny od Harolda, no to był akurat złoty odcinek, jeden z najlepszych odcinków o Haroldzie. Mi się bardzo ten odcinek podobał. I mogę z ręką na sercu powiedzieć, że no Harold, ciekawa postać w pierwszym sezonie, tylko mi się nie podobał ten motyw, gdzie Duncan się na nie zlecał po tym, jak Harold, można powiedzieć, sfałszował głosy, żeby Courtney wyleciała z programu, no. Rozumiem, no, Danka mógł się na nim odegrać, ale troszeczkę łagodniej, mojej opinii. Mógł to inaczej, że tak powiem, to załatwić. A teraz przejdźmy do drugiego sezonu, jak to wyglądało z Haroldem. Tutaj już konflikt pomiędzy panami był ostry, zacięty, mocny. Harold niejednokrotnie obrywa, był ośmieszany przez Duncana. I poniekąd nawet potem mieli sojusz. Przez chwilę sojusz, jak się okazało, że ich Leszauna oszukuje w pewnych kwestiach. Potem wiadomo, to wszystko się tak jakby wraca do normy i potem mamy znowu nawalanie się pomiędzy oboma i Harold troszeczkę na tym cierpi. Może nie tak jak w pierwszym sezonie, że nie wiem, miał non stop na przykład coś ukradane, w sensie coś zabierane przez Duncana, jak to było w pierwszym sezonie, gdzie wiadomo, podprowadzono mu całą bieliznę i potem robiono mu z tego podróży do wcipy. Ale też powiem wam, że też nie było, można powiedzieć, kolorowo, bo tutaj no niejednokrotnie sobie dawali no w pierdziel, szczególnie w jednym z odcinków, gdzie była, można powiedzieć, finałowa tak jakby piątka, to tam też sobie panowie ostro dali po gębie. Aż tam pamiętam, że ostro się działo i tutaj Duncan dostał no po prostu knockouta od Harolda i to było, no nie powiem, piękne, bo się tego nawet nie spodziewałem, że Harold aż tak potrafi. Wiedziałem, że chłop ma wielki potencjał w sobie, jeśli chodzi o siłę, ale że aż tak takiego, można powiedzieć, twardziela jak Duncan, można powiedzieć, wywalił mu z liścia takiemu twardzielowi, no był szok, jak się za pierwszym razem oglądało plan totalnej porażki. Ale tutaj ten konflikt już był na tyle zażarty, że ostro. Ale powiem wam tak, tutaj widać, że już w trzecim sezonie, tak już ten drugi sezon, tam wiadomo, ani się nie pogodzili, ani nic, tylko tam można powiedzieć, że zawiesili tak jakby troszeczkę spór, w sensie, że się nie okładali nawzajem
i nie robili sobie podchodów głupich. W trzecim sezonie było widać też taką większą obojętność pomiędzy jednym a drugim. I potem wiadomo, trzeci sezon Harold odleciał szybko z programu, bo już w trzecim odcinku, ponieważ wiadomo, dał się zmanipulować Alejandro, że dziewczyny lubią honorowych gości, więc tutaj Harold postanowił sam się wyautować z programu za namową, oczywiście Alejandro. A teraz przejdźmy do naszego panka, naszego rozrabiaki, kultowego Duncana, aka gołębie serce w Plejadzie Gwiazd. No tutaj będzie srogo. Duncan oczywiście był postacią, która była ostro wulgarna w pewnym sensie, że nie przebierał w słowach, działał, ostry był, do szpiku kości i zły. W pierwszym sezonie taki był, aczkolwiek miał bardzo miłą stronę, że jak widział, że ktoś jest dla niego miły, on się oddzielczał tym samym. W sensie, że jak kogoś mocno lubił, to był dla tej osoby miły, ale zazwyczaj był osobą, która stawia tylko na siebie, jest bezwzględna w działaniach i dąży do celu. Taki był Duncan w pierwszym sezonie. I tutaj znowu pożekadło Haroldzie, no zęcał się nad Haroldem za wiadomo, za wywalenie jego, powiedzmy, dziewczyny z programu, ponieważ Harold sfałszował głosy. Tak, tak, tak było. I tutaj wiadomo, Duncana nie popieram, bo mógł troszeczkę inaczej zobaczyć, taki bardziej pokojowy sposób, ale tutaj widać, że Duncan jako postać w pierwszym sezonie bardzo dobry był. Jak trzeba było być miłym, to potrafił być miły. Jak trzeba było być, powiedzmy, wrednym, to był wredny. I tutaj to było tak wyważone w pierwszym sezonie, że dało się po prostu Duncana lubić za to, jaki po prostu był. To był taki, wiecie, typowy łobuz, który ma i dobre serce z jednej strony, ale z drugiej strony też umie jej przyłożyć i to bardzo mocno. I za to się Duncana lubiło. Natomiast w drugim sezonie, powiem wam tak, w drugim sezonie Duncan też miał dużo dobrych stron, ale znowu tutaj przejawia się te znęcanie nad Haroldem, ale niejednokrotnie umiał wesprzeć swoją drużynę też, potrafił postawić się w innej sytuacji, jak coś się komuś źle działo, ale też miał ducha walki i to mi się bardzo w Duncanie podobało. Z drugiej strony, wiadomo, był wredny, ale też jeszcze widać było, że Duncan ma taki swój charakter. Jeszcze jest takim, wiecie, typowym bad boyem, że umie postawić na swoim jak trzeba. Jak mu to było potrzebne, to stawiał na swoim i tyle. Aczkolwiek nie podobał mi się ten wątek z Courtney, gdzie Courtney go traktowała, no, jak swoje zwierzątko dosłownie, ponieważ to no, pamiętacie ten motyw z prawnikami i podpisywanie umów na związek, w sensie, że tam miał coś do wypełnienia, jakieś tam bagatela w chuj kartek. Zresztą tam nie wiem, ile tego nawet było. Ale no dosłownie rozprawki, nie rozprawki, kurde, jaka to Courtney nie jest i inne tego typu rzeczy. No, co ja mogę wam powiedzieć, to było coś po prostu masakrującego mnie. I jeszcze zakazy i nakazy, jaką ma się w jej towarzystwie zachowywać. No to już naprawdę było coś niebywałego i tutaj Duncan za dużo pozwalał Courtney na to, że tak był traktowany w mojej opinii, ale potem wiadomo, zbuntował się i nie dał sobie, że tak powiem, pomiatać sobą. No ale to też widać było, że mu mocno na niej zależy. Z jednej strony to rozumiem, ale z drugiej strony brakowało mu tej stanowczości, bo widać było, że mu się Courtney podoba. Widać było, że nadal ją kocha, mimo że czuje do niej wstręt. To było widać w jego oczach, że no nadal ją bardzo lubi i to jest taka jego największa słabość, że no nie umiał się z początku jej postawić, jak ona nim, no, można powiedzieć, że trząsła nim jak tylko sobie chciała i można powiedzieć, że w jednym nawet wyzwaniu go sklepała i to dosyć ostro. Mimo że była wyrównana rywalizacja, to rywalizacja to widać było, że trochę przez to, że ją mocno lubił, to trochę sobie też jej pozwalał. Dał jej pozwalać sobie za dużo, żeby wiadomo, go troszeczkę tak jakby wykorzystywała w pewnych kwestiach. Wiadomo, tutaj nie mówię o tym, żeby się, wiadomo, klepali nawzajem, bo to już byłoby trochę słabe, bo opinia jakby Courtney z Duncanem się dosłownie, nie wiem, bili, nie wiem, jak na jakimś MMA, ale wiecie, o co mi chodzi, powinien być po prostu stanowczy i nie dać sobie też pewnych zachowań Courtney, nie wiem, wdrażać życie nie powinien, które ona chciała w nim tak jakby, nie wiem, wywołać. Powinien po prostu też mieć swoje zdanie i tutaj było też widać, że Duncan troszeczkę sobie za dużo
pozwolił w pewnych momentach. Ale widać było, że potem się pogodzili pod koniec drugiego sezonu, potem znowu się pokłócili, więc wiadomo, jaka ta relacja wyglądała. No taka relacja love-hate, ciężko to jest opisać, czy to jest fajna relacja, bo z jednej strony była na pewno ciekawa, z drugiej strony ciekawa i fajna była w pierwszym sezonie, od drugiego sezonu to już były schody i aż doszło do tragedii w trzecim sezonie i teraz przejdźmy do trzeciego sezonu. Tutaj już jest niszczenie postaci Duncana, bo mamy trójkącik miłosny pomiędzy Courtney, Gwen i Duncanem i można powiedzieć, każdy w tym konflikcie jest dosyć mocno poszkodowany, ponieważ w sumie tak patrzę na to, no związek Courtney i Duncana, widać, że w pierwszym sezonie dogadywali się dobrze. Mogłoby coś z tego być, ale po czym co się stało w drugim sezonie, że Courtney uderzyła władza do głowy, no niekoniecznie. I potem przychodzi taka Gwen, już nie jest wstrętem, nie? To trzeba zaznaczyć, ona już nie jest wstrętem. I dać Boże, że się z Duncanem dogaduje. I szczerze, czy miałoby to sens? W sumie jak najbardziej miałoby sens, ale widać, że troszeczkę za szybko wszystko poszło i doszło do gigantycznego konfliktu i każda ze stron została mocno poszkodowana. Już nie będę się rozwodził nad tym, kto bardziej został poszkodowany, bo mi całej trójki było poniekąd szkoda po tym, co tam się pomiędzy nimi wszystkimi wydarzyło. Mogę tak to nazwać i uważam, że Duncan dużo gorzej się zachowywał tutaj w pracy w trasie, dał się manipulować Alejandro. Tu był roztargniony pomiędzy Courtney i Gwen, bo widać było, że na jednej i drugiej mu zależy i naprawdę było ciężko. I teraz przejdźmy do Plejady Gwiazd. Oj, Plejada Gwiazd. No, rozwalenie kompletnie postaci Duncana, który próbuje być dobry i miły na siłę i znowu dwie tytułowe damy konfliktowe, Courtney i Gwen, nie wiedział, którą wybrać i... No i dosłownie jego postać została zniszczona i trafił potem do więzienia, bo wysadził willę Chrisa w powietrze. Cała jego, można powiedzieć, historia. Ale przejdźmy do rywalizacji pomiędzy oboma panami. Czy jakby to, kurde, wyglądało? Szczerze? Harold ma swoje umiejętności i mógłby je bardzo dobrze wykorzystać w wyzwaniach, można powiedzieć, takich typowych wyzwaniach talentów, jakby były takie wyzwania, takie wiecie, na zasadzie wyzwania talentów, w sensie pokazujcie talent swój i tak dalej, albo nie wiem, jakieś wyzwania naukowe. Harold by był pierwszy, który by te zadania wygrywał, natomiast Duncan bardziej w zadaniach typowo fizycznych by sobie radził, aczkolwiek Harold też sobie w takowych wyzwaniach dawał radę. Raz lepiej, raz gorzej, jak to każdy z nas miał lepsze dni lub gorsze. Ale tak patrząc na to, jak mieli taki zażarty konflikt i jakby obaj dotarli do finału, jakby to mogło wyglądać? Bo jakby było zadanie fizyczne, czy oni by w ogóle dali radę? Szczerze, mogłoby być bardzo zażarta walka, aczkolwiek Duncan patrząc na to, że jest bardziej zdeterminowany, bo wiadomo, potem wola walki w trzecim sezonie Haroldowi odpuściła, ale przy takim Duncanie myślę, że mocno by się odpalił, chciałbym go wyeliminować normalnie z rozgrywki nawet w finale. Tylko tutaj kwestia tego, jakie wyzwanie chłopaki by dostać, czy bardziej fizyczne, jak to zazwyczaj było w każdym praktycznie sezonie, czy coś w tym rodzaju, nie wiem, na inteligencję, bo jeśli wiadomo, bardziej takie podejście na inteligencję, Harold miałby przewagę, jeśli chodzi o takie klasyczne wyzwanie totalno-porażkowe, no Duncan miałby przewagę, ponieważ Duncan no wolą walki, no poniekąd jest nawet silniejszy od Harolda, mimo że tutaj jeden, tutaj nie to, że faworyzuje Duncana, nie myślcie sobie tak, bo tutaj widać, że jeden jak i drugi ma tak na tyle samo rozwiniętą wolę walki, że to jest po prostu głowa mała, w zależności od sytuacji jakie by były w finale, ten by po prostu moim zdaniem wygrał. Aczkolwiek, że ja bardziej zawsze byłem za Duncanem, mimo że do Harolda nie istniałem, uważam za Harolda, że to jest spoko postać, uważam Harolda za spoko postać, aczkolwiek uważam, że poniekąd Duncan jest ciekawszym, można powiedzieć, charakterem ze względu na to, że no raz, że miał trudną przeszłość, potem przechodzi to, można powiedzieć, przemianę w trakcie sezonów i potem miał wielki upadek na dno, więc tutaj można powiedzieć, że tutaj Duncan pod tym względem jest naprawdę ciekawą postacią. Natomiast Harold miał dużo fajnych cech, różne talenty, tylko musiałby to dobrze wykorzystać w tej rywalizacji. Myślę, że też Duncana mógłby powalić. W mojej akurat opinii dałby radę go powalić, tylko musiałby
swoje talenty, swoje umiejętności, które dałby przez lata dobrze wykorzystać w finale i myślę, że takiego Duncana miałby bezproblemowo w garści. Przynajmniej jest taka, wiecie, moja opinia. Jakby było w rzeczywistości, tego nie wiemy, bo takowy sezon nigdy nie powstał i raczej nie powstanie, gdzie będą oni razem rywalizowali, aczkolwiek zobaczymy, co będzie w reboocie, bo to jest akurat ciekawa kwestia, którą pewnie się kiedyś poruszy. Jakby to mogło, kurde, wyglądać, coś tam by się jeszcze z tym pokombinowała, aczkolwiek nie wiem. Nie będę tutaj spekulował, bo to nie ten temat, nie? Będziemy o tym kiedyś spekulowali, kiedy idzie, jak coś będzie wiadomo więcej, nie wiem, pierwszy trailer czy coś takiego, nie? Ale patrząc na to, to naprawdę walka byłaby pomiędzy oboma wyrównana i już tylko taki element zaskoczenia by wyłonił zwycięzcę, w mojej opinii, bo widać, że Duncan i Karol obaj mają na tyle silną wolę i walkę i na tyle siebie nienawidzą, że naprawdę krwawa walka by była, byłoby bardzo brutalnie w finale, w mojej przynajmniej opinii. Aczkolwiek Duncan, że jest bardziej zakartowany w boju, Duncan mógłby wybrać, aczkolwiek nie wykluczam, że Karol by też wygrał, więc tutaj można powiedzieć, kwestia otwarta, kto by mógł wygrać, ale ja stawiam oczywiście na Duncana. A co wy na ten temat uważacie, panie i panowie? Czy wygrałby Duncan, czy wygrałby Karol? Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Ja się z wami żegnam i życzę wam miłego dnia. Adios.